Tekst manny na 2 sierpnia. Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed Nim, klękajmy przed Panem, Stworzycielem naszym. Psalm 95 werset 6. Komentarz parauzyjny Naszym zdaniem niemożliwe jest. By jakikolwiek chrześcijanin bez modlitwy mógł utrzymać właściwe i konsekwentne postępowanie w życiu oraz zbudować taką strukturę wiary i charakteru, jaką przedstawił apostoł, składającą się ze złota, srebra i drogich kamieni. Co więcej, nie może tego uczynić bez regularnej modlitwy, a nawet powiedzielibyśmy, bez modlitwy na kolanach. Wierzymy. Że potwierdzą to doświadczenia i świadectwa najprawdziwszych i najlepszych z ludu Bożego jacy kiedykolwiek żyli. Reprint numer 2501 Komentarz epifaniczny Cześć jest jedyną rozsądną postawą dla nas, którzy jako Boskie Stworzenia jesteśmy tak zależni od Jego szczodrości i tak błogosławieni Jego dobrocią. Cześć nie tylko oznacza modlitwę we wszystkich jej elementach takich jak inwokacja, wysławianie, dziękczynienie, wyznanie, prośba, społeczność i zapewnienie, lecz także zupełną martwotę dla siebie i świata, a ożywienie dla Boga. Istotą czci jest uczynienie i zachowanie zupełnego poświęcenia. Powinniśmy okazywać to zupełne oddanie się, we wdzięcznej i oceniającej wierze, nadziei, miłości oraz posłuszeństwie, jako swoją rozsądną służbę ofiarniczą, a także zapraszać siebie nawzajem do łączenia się w tym z nami. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 20 werset trzeci. Nie będziesz miał Bogów innych przede mną. Rozdział 34 Werset 8. Pospieszywszy się tedy Mojżesz nachylił się ku ziemi i pokłonił się. Psalm 22 Werset 23 Tedy opowiem imię Twoje braciomnym, w pośród zgromadzenia chwalić Cię będę. Psalm 26 Wersety od 6 do 8. Umyłem w niewinności ręce moje, a obchodzę wokoło ołtarz Twój, Panie, abym Ci oddawał chwałę głośną, a opowiadał wszystkie cuda Twoje. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego, i miejsce przybytku chwały Twojej. Psalm 29, werset 2, oddawajcie Panu chwałę imienia Jego, kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości. Psalm 66 wersety 4, 13 i 14 Wszystka ci się ziemia kłaniać, i śpiewać ci będzie, psalm śpiewać będzie imieniowi twemu. Psela! Przetoż w niej idę do domu twego z całopaleniem, a oddam ci śluby moje. Które ci ślubowały wargi moje, i wyrzekły usta moje w utrapieniu mojem. Cały psalm setny Psalm dla dziękczynienia. Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio. Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze Jego z radością. Wiedzcież, że Pan jest Bogiem, on uczynił nas, a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem Jego i owcami pastwiska Jego. Wnijcież w bramy Jego z wysławianiem, a do sieni Jego z chwałami, wysławiajcież Go. Dobro rzeczcież imieniowi Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa miłosierdzie Jego, a od narodu aż do narodu prawda Jego. Psalm 116 wersety od 12 do 14 i 17 Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę. Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem Jego. Tobie ofiarować będę ofiarę chwały, i imienia Pańskiego wzywać będę. Psalm 119 Werset 108. Panie. Dobrowolne śluby ust moich przyjmij proszę za wdzięczne, a sądów Twoich naucz mnie. Izajasza rozdział 38 Werset 20. Pan mnie wybawił, Przetoż pieśni moje śpiewać będziemy po wszystkie dni żywota naszego w Domu Pańskim. Rozdział pięćdziesiąty szósty, wersety szósty i siódmy. A cudzoziemców, którzy by przystali do Pana, aby mu służyli, a miłowali imię Pańskie, będąc u niego zasługi, wszystkich przestrzegających Sabaty, aby go nie splugawili, i zachowujących przymierze moje. Tych przywiodę na górę świętobliwości mojej, a u ich w domu modlitwy mojej, całopalenia ich i ofiary ich przyjemne będą na ołtarzu moim, bo dom mój domem modlitwy nazwany będzie u wszystkich narodów. Jeremiasza rozdział 31, werset dwunasty. I przyjdą a śpiewać będą na wysokości sionu. I zbierzą się do dobrotliwości Pańskiej ze zbożem i z winem, i z oliwą i z jagniętami, i z cielętami, a dusza ich podobna będzie ogrodowi wilgotnemu, a nie będzie się więcej smuciła. Ewangelia Mateusza rozdział czwarty, werset dziesiąty: Tedy mu rzekł Jezus, pójdź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, Jemu samemu służyć będziesz. Ewangelia Jana rozdział 4 wersety 23 i 24 Ale ci idzie godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takowych szuka, którzy by Go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy Go chwalą, powinni Go chwalić w duchu i w prawdzie. Filipensów rozdział trzeci werset trzeci, Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele nie ufamy. Żydów rozdział dwunasty werset dwudziesty ósmy, Przetoż przyjmując królestwo niechwiające się, miejmy łaskę, przez którą służymy przyjemnie Bogu ze wstydem i z uczciwością. Objawienie rozdział czternasty, werset siódmy, mówiącego głosem wielkim, bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu Jego, a kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Pieśni 160, 11, 45, 55, 219, 8 277. Wiersze Brzasku, 92. Modlitwa poświęconych. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5692. Pytania: Czy w tym tygodniu służyłem, służyłam Bogu? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.